stacja Fox Popul i Fox Day. Najlepszy dowód dzisiaj, że większość była za uczestnictwem telewizji i ja się z chęcią do tego przychylę. Także demokracja działa, z czego się musimy tylko cieszyć. Lecz Rady Kultury pierwszy. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w zasadzie to już mój przedmówca, pan starosta, powiedział to, co chciałem ja powiedzieć, bo jako radny tej kadencji chciałbym się odnosić i rozliczyć zarząd tej kadencji. W tamtej kadencji, Szanowni Państwo, no cóż, ja nie byłem wtedy radnym, była inna komisja rewizyjna, to ona miała prawo i opinię wydawać o tamtym zarządzie. Jeśli tamten zarząd źle działał i były jakieś niedociągnięcia zauważalne przez radnych, to wtedy również mogli postawić wniosek, bądź o odwołanie zarządu, bądź o odwołanie starosty i tak dalej. To wtedy można było te rzeczy robić. Tak samo i Powiatowa Rada Zatrudnienia. Słyszę tutaj od pana sekretarza, powstała w 2009 roku, ale ja wtedy nie byłem radnym. Ja nie wiem, jak tam było, to się odbywało. Obecny wniosek dotyczy tego zarządu, a konkretnie pana starosty, więc ja bym chciał usłyszeć tutaj zarzuty konkretne, bo mam dzisiaj podjąć decyzję i ocenić działalność zarządu na czele z panem starostą i chciałbym to ocenić obiektywnie i chciałbym wiedzieć szczegóły, nie ogólniki jakieś typowe, tylko szczegóły dotyczące uchybień zarządu i pana starosty. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się odnieść do Rady Społecznej, bo przed Radą Społeczną wszystkim radnym była przedstawiona ekspertyza prawna dotycząca sformułowań, co nie może być w Radzie Społecznej, akurat dotyczyło to mnie. Ja już wtedy podnosiłem sprawę, czego większość nie uwierzyła, tego typu, że dokładnie w ustawie o powoływaniu Rady Społecznej, w statucie ZOZ-u i tak dalej, jest dokładnie określone, kto nie może być członkiem Rady Społecznej. Pisało tam tylko w ten sposób. I tak dalej pisze, nic się ta ustawa nie zmienia, że członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik szpitala. Koniec, kropka. Ja nie rozumiałem wtedy, nie rozumiem nadal sensu tej ekspertyzy prawnej, czemu ona służyła, chyba dyskredytacji mojej osoby. I na tym bym skończył. Panie Boże, ja sądzę, że dziękuję bardzo, że do radnego prasa, wszyscy są tu ze stymu, cała Rada. Natomiast dywagujemy, proszę Państwa, na tematy. Mówię, wszyscy głosowaliśmy, była przegłosowana. Tu jest komisja rewizyjna, to jest tylko część. Tak. To nie są wszyscy. Jest też dziesiątka, ale przecież udział w głosowaniu brała cała rada, czyli 21 osób. Radny Grasota, proszę, był pierwszy. Nie, chciałem się odnieść do tego, że no, członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik szpitala, także ja też nie mogę być tutaj członkiem Rady. Ale radny to nie już się pytajcie, że nie. Ale nie, ale było tłumaczone dlaczego na komisjach i na tym, dlaczego ja nie mogę być członkiem rady, skoro ustawa mówiła w ten sposób, że nie może być członkiem rady pracownik szpitala. A była ekspertyza prawna służąca temu, żebym chyba ja nie był, nie wiem czemu ta ekspertyza służyła. Drogi radny. Rada podjęła takie, no cóż, my przecież nie będziemy dyskutować. Choćby ja się jest najdłużej zgadzam, to reszta rady inaczej wybrała. Dziękuję bardzo. Proszę radny Cenkale. Panie Przewodniczący, chciałem tutaj akurat nawiązać właśnie do tego, co mówił kolega Marian. I słuszne argumenty, jaka poruszył. Rozumiem ta kadencja, rozumiem akurat, prawda, ten rok, 3 miesiące. Panie starosto, no usłyszeliśmy na sesji 27 stycznia, prawda, bo była też dyskusja na ten temat, czemu nic nie robiliśmy w okresie od 6 czerwca 2011 roku do 8 lipca 2011 roku. Rozumiem, to jest kadencja, prawda, pana. Wtedy ogłoszony nabór na termomodernizację. Szanowni Państwo, powiaty korzystają z termomodernizacji. Wiemy doskonale, ile mamy akurat, prawda, budynków. Wiemy doskonale o korzyściach termomodernizacji, o oszczędnościach termomodernizacji. Są to duże pieniądze do uzyskania i prawdopodobnie jeden z ostatnich naborów na ten właśnie cel. Ale prawdopodobnie. Mogę kontynuować? Tak, tak, proszę bardzo. Także to jest pierwsza rzecz, no, która tu mnie zaskoczyła, że mamy akurat taki sztab ekspertów, natomiast
nie mogliśmy skorzystać, prawda, od tego naboru. Ba, nawet na ostatniej sesji dowiedzieliśmy się z ust naczelnika, że nawet nie wiedział o tym naborze. Druga sprawa, sprawa dla nas równie ważna, to schetynówki, która de facto też dotyczą tej kadencji, która de facto akurat też była tą sprawą przerabiana. Poruszaliśmy już ten temat na sesji nadzwyczajnej. Uważaliśmy, żeby założyć kilka projektów alternatywnych. Do tej pory nie było żadnych projektów alternatywnych, mimo wszystko, że schetynówki są przed nami. Obawiamy się, że taki sam problem może być właśnie z tymi naborami na tak zwane schetynówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, muszę się od razu odnieść. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, gdyby Pan Radny Pękala był przedstawicielem opozycji, to by może się w piersi uderzył. Ale proszę Państwa, Pan Radny, podnosząc tę kwestię, nie pamięta, że do 27 stycznia był Pan członkiem szerokiej koalicji. Dokładnie. Przypomnę, PiS, PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe. Nie tak dawno, 10 stycznia, na tej sali spotkało się 14 radnych koalicyjnych. Omawialiśmy 2 godziny sprawę szpitala, gdzie był poproszony dyrektor Przybylski, gdzie radni mieli możliwość, i to przecież większość uczestniczyła, mogli zadawać pytania. Od godziny 16 zaczęliśmy po prostu omawiać sprawę związaną z drogami. Dlaczego Pan, Panie Robercie, wtedy na tym spotkaniu nie było... Panie Michał, ciągle się mylę, bo tutaj... Nie, no, dlaczego Pan wtedy nie tego nie mówił? Mnie, zarządowi, kolegom radnym. Bo gdyby to było ktoś z opozycji, by podnosił te zarzuty co do tego modernizacji, serwinówek, to ja rozumiem, ale Pan jest przewodniczącym komisji. Miał Pan taką możliwość. Były tu spotkania, koledzy potwierdzą, że takie spotkania się odbywały. Były możliwości, ja powiem więcej. Nie będę mówił nazwiskami, bo mi nie wypada, bo jestem osobą dyskretną. Po wyczerpaniu jak gdyby tych, nawet nie wyczerpaniu tych tematów związanych z drogami ze szpitalem, pojedynczo radni już wychodzili z tej sali i byli zainteresowani, ale to jest ich sprawa. Którzy... W tej koalicji. Tak. Było spotkanie do klubów koalicyjnych. Uczestniczyło 14 radnych. I wałkowaliśmy przez 2 godziny sprawę szpitala. Był dyrektor Przybylski zaproszony, odpowiadał na pytania. Później był dyrektor Mościński. Wałkowaliśmy sprawę dróg. Proszę Państwa, ja nigdy nic podrywany zamiatałem. Ja trochę w samorządzie jestem i pewne rzeczy i winy mogę sobie dać przypisać, ale w sytuacji, kiedy czemuś zawiniłem. Jeżeli to słyszę od przedstawiciela koalicji, byłej koalicji, tym bardziej mnie to boli. I tyle. Panie Przewodniczący, chciałem się odnieść, bo ty atak na moją osobę Pana Starosty. Zwłaszcza bardzo, to Wy nie chcecie odwołać. Chciałem, prawda, w jakiś sposób się odnieść do tego, co usłyszałem. Przede wszystkim, Panie Starosto, tak jak Pan powiedział, jestem radnym, a nie pracownikiem. W związku z tym, jeśli dowiedziałbym się o tej akurat sytuacji, że taki nabór jest w okresie czerwcowym, pewnie od razu bym naczelnikowi zwrócił na to uwagę, żeby się za to zabrał. Natomiast co do schetynówek, to jest nieprawda, co Pan mówi, bo jakby Pan czytał protokół z 5 października 2011, to już wtedy był poruszany ten temat. Już wtedy żeśmy rozmawiali o ewentualnych, prawda, propozycjach. Już wtedy o wariantach żeśmy rozmawiali. I w związku z tym, to co akurat usłyszałem, że na posiedzeniach koalicyjnych, których de facto rok i 3 miesiące były tylko 3, To kwarta to mało. Były tylko 3 i w związku z tym uważam, że wtedy to już było za późno cokolwiek akurat mówić. Już wcześniej były jakiekolwiek przesłanki na ten temat, tak mówiono. Dziękuję bardzo. Ja, Panie Przewodniczący, oczywiście nie chcę prowadzić polityki. Ale to już, muszę się odnieść. Ja chciałem tylko powtórzyć, że 3, może 4, nie będę tego sprawdzał. Panie Robercie, na litość boską, no przecież przychodził Pan, za bardzo sobie zakodowałem imię szefa klubu SLT, bo do czego zmierzam. To kilka razy... Przepraszam, ale nawet jak się spotykaliśmy obaj, to też, przepraszam, myliłem to imię. Ale nie, poważnie do czego. Do czego zmierzam? Od tych 3 czy 4 spotkań było również kilka takich indywidualnych spotkań, kiedy to pan
No, plek, plek, bo się miał zawsze w miarę pan radny plek. I pan Pękala przychodzili do mnie z różnego rodzaju sprawami. I wtedy była okazja powiedzieć, panie starosto, no przecież jesteśmy w końcu, tam to było inaczej, jest coś takiego, no to wiem, no tak się po prostu z tym wizowaniem świecie w tej demokracji postępuje, że się zgłasza, że się monituje. A wie pan, jak się chodzi tylko myśli, jak złożyć wniosek jakiego Sobonia, aby wykopcić, a potem się mu zarzuca takie rzeczy, które samemu można było mu oddać, zarządzać, powiedzieć, oczekiwać, to ja naprawdę, proszę państwa, bardzo, bardzo się dziwię, ale my się już poprzestanę na tym. O tym mówiliśmy, jest to w protokole, także tu słowa na słowa oczywiście, natomiast protokół wyraźnie akurat mówi, że też wszystkie sprawy były poruszone. Także panie starosto, niech pan nie myli pojęć, że nic nie mówi na ten temat. Dobrze, panie radny pytał. A, na coś napisane, jak pan się podpisał, żeby mnie odwołać. Chwileczkę pana, protokół jest w spokój, proszę pana, 2011. No, spokój. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos z członków komisji? Okazuje się, że naprawdę, jeśli chodzi o sytuację finansową, jest sytuacja w starostwie naszym nieciekawa. To znaczy przede wszystkim nie ma środków na inwestycje. A to jest podstawowa rzecz, żeby powiat się rozwijał. 95% środków finansowych idzie na utrzymanie starostwa i ewentualnie instytucje podległe starostwu. 5% mamy tylko środków na inwestycje. I uważałem taką rzecz, jeśli jest taka sytuacja, to pan starosta jako osoba nadzorująca to wszystko powinna sama wystąpić z takim wnioskiem w związku z sytuacją, jaka panuje w naszym starostwie. Mam dosyć dużą garzę wystąpić z takim gestem do radnych, że proszę bardzo, ja przygotuję projekt uchwały, proszę zdejmcie mi część poborów, to będzie taki gest wyrażający sytuację, jaka panuje u nas w starostwie. Nie będą to wielkie środki, ale za tym poszłyby i inne. Bo normalna rzecz, jeśli starosta obniży sobie część garzy, to musi obniżyć wicestaroście, musi obniżyć członkowi zarządu, musi obniżyć część sekretarzowi i to pójdzie dalej. Następną rzeczą. Mamy w starostwie naszym 10 wydziałów. Średnio w takim starostwie jak nasze jest 6-7 wydziałów. To już są następne oszczędności, które moglibyśmy zaoszczędzić. Dlaczego my nie podejmujemy żadnych działań w tym temacie? W ubiegłym roku miały być spotkania. Kilka razy miały się odbywać te spotkania. Okazuje się, że w ogóle nie odbyło się takie spotkanie odnośnie programu kadencyjnego inwestycji drogowych. Było cały rok, że w tym miesiącu takie spotkanie się nie odbyło. I ostatnia komisja pokazała, że radni zaczęli sobie wydzierać, komu zrobić drogę, czy temu, czy temu. No mnie zaskoczyło to, że członkowie zarządu nawet występowali z wnioskami. Dla mnie to było to trochę nie bardzo, ze względu na to, że takie rzeczy powinny być wcześniej ustalone. Skoro ja byłem w koalicji, to rozumiem, że spotkanie koalicyjne się odbywa wcześniej. Jest ten program kadencyjny, jeśli chodzi o inwestycje, jakie mamy do zrealizowania i przyjmujemy następującą rzecz. W tym roku robimy tu, 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 następny rok tu, 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 następny rok tu, tu, tu. Nie ma tego, nie ma tego. I to mnie bardzo boli, że nie ma tych rzeczy. A to są rzeczy nie wymagające jakichś tam dużych nakładów pracy. To są rzeczy takie podstawowe, które powinny być zrealizowane. I dlatego się pod tym wnioskiem podpisałem. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że przemawia przez radnego Gorsza i doświadczenie. I tak krótka działalność się w Radzie, bo mowa o drogach, że nie ustala się, gdzie mają być drogi, to już drogi radny. Po prostu jak to się robi? To nie ma to, że ta droga nagle stąd wyskoczyła. Jeżeli był bój przykładowo o drogę w Stąborkowie ostatnie, to były boje, prawda, i wyszło. Ale wcześniej były robiona droga w Smykowie, radny Pękala zgodzi się, w Kozowie, prawda. To były też boje, też było ustalanie. To nie było, że to
wypadła z srodze spod ogona i nagle drogę zrobił. To na szereg, i tak dalej. Natomiast bardzo radny to ładnie podniósł. Ja myślę, że jak idziemy za ciosem, to trzeba i diety radnym obniżyć, proszę Państwa. A dlaczego już by nie? A dlaczego już by nie? Ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie. Prawda? Radny oczywiście. No, ja chciałbym to od razu, ale to mówię. Dziękuję, radny Pękale. Z tym, że proszę Państwa, radny Pękale, kończymy temat, bo chodzimy na temat. Się jeszcze dobrze, dobrze. Do pana. Radny Pękale, proszę. Ma pan oczywiście rację, że tak prawda, robiliśmy faktycznie te drogi. Natomiast no tutaj pan Gąsz podniósł temat programu i wydaje mi się, byśmy to mieli ustabilizowane. Wiedzielibyśmy, co naszym wyborcom akurat prawda, powiedzieć w ciągu 4 lat, gdzie jakie drogi będą realizowane w ciągu następnych lat. Natomiast w ślad za tym, co powiedział pan Gąsz, bo to jest jeden z punktów naszego programu, złożymy dzisiaj wniosek, oczywiście to jest wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń starosty powiatu poneckiego i radnych. Uważamy, że w ślad za tym o 30% ze względu na sytuację finansową powiatu powinniśmy złożyć taki wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się odnieść, bo oczywiście pan Marian Gąsz również przecież uczestniczył w tych spotkaniach koalicyjnych, bo wiadomo, że w koalicji do 27 stycznia również był. I dziwię się, że miesza jak gdyby dwie sfery, a mianowicie sferę pracy Rady Powiatu, gdzie Rada Powiatu decyduje o pewnych sprawach, sferą pracy samej koalicji. Te spotkania koalicyjne tu odbywały się, one oczywiście nie są zabronione, ale jeżeli koalicja została zawiązana w grudniu 2010 roku, to nie miejsce, żeby o takich rzeczach na komisji rewizyjnej o czym mówić. To o czym pan mówi, to powinno mieć miejsce na Radzie. A na spotkaniach koalicyjnych miał pan takie same możliwości zgłaszania tych problemów, o których pan mówił, jak poprzednik tutaj, pan Pękała. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Proszę państwa, ja zmniejszeniem poborów się nie boję. Jeżeli Rada tak uzna, to proszę bardzo, tylko wyjdzie na to, że będę zarabiał na poziomie naczelnika, a wicestarosta, sekretarz, skarbnik, inni naczelnicy będą mieli większe pobory niż ja. Jeżeli chcecie mnie tym sposobem upokorzyć na arenie krajowej i taki przypadek zastosować w skali kraju, że powiat konecki ma takiego starostę, którego najpierw chcą odwołać, no bo jeżeli będziecie mi zmniejszali pobory, to znaczy, że mnie jeszcze nie odwołacie. No bo tak to rozumiem. To znaczy, że będę. Moment. To będę. Bo jak mnie odwołacie, to na pewno chcą mi zmniejszać, jak go nie ma. Jak mnie nie odwołacie, a będziecie się mnie upokorzyć tym, no to będzie sensacja na Teleekspres, że przypadek jedyny w kraju, starosta konecki zarabia mniej niż skarbnik, sekretarz, wicestarosta i kilku naczelników. Jeżeli w ten sposób już nie chcecie znieważyć, upokorzyć, proszę bardzo, wola Rady. Natomiast jest to sytuacja kuriozalna. Kolejna sprawa, oszczędności, jak przewodniczący powiedział, jak szukamy wszędzie, to szukajmy. Możemy je znaleźć w obniżeniu diet, możemy znaleźć w redukcji zatrudnienia tego urzędu jednostek podległych, a sami Państwo wiecie, że jak się zrobi przegląd, to zawsze gdzieś kogoś się w tej sytuacji ekonomicznego przymusu znajdzie do redukcji. No bo jeżeli redukujemy, to lecimy od góry do dołu. Także, no jeżeli mnie nie odwołacie, a będziecie chcieli mnie Państwo, rozumiem, zmniejszyć pobory, jeżeli chcecie mnie tam upokorzyć, trudno, wola Rady, ja się na to nic nie mogę w tym momencie sprzeciwić. Tylko konsekwencje tego w stosunku potem relacji są daleko idące, no bo podwładni mogą powiedzieć tak, no starosty nie odwołali pobory, bo zmniejszyli, zarabiam więcej od niego, co on tutaj znaczy. Jeżeli chcecie mnie tak w ten sposób upokorzyć, trudno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos? Oprócz radnego Pękały. Panie Przewodniczący. Za moment, tak nerwowo. Panie Przewodniczący, chciałem opowiedzieć. W jakiej sprawie? W sprawie no, bardzo istotnej, tutaj akurat co rozmawiam na Arwocen, akurat to, co powiedział Pan Starosta w tej chwili. Mam takie prawo, Panie Przewodniczący. Proszę bardzo. Panie Starosto, jakby słuchał, to jest tak naprawdę obniżenie poboru, to jest jeden z punktów naszego programu. To my cały czas uważamy, że
przed nami jest sesja prawnej gminy, prawda, w jaki sposób głosować i uważamy, że my sobie obniżamy pobory. Nie panu, sobie obniżamy pobory. To jest raz. Natomiast z widełek, jakie w tej chwili akurat mamy, to no, musimy to wyraźnie powiedzieć, że starosta zarabia więcej jak marszałek, natomiast... O ile złotych, niech pan powie, ale, kim? Przepraszam, natomiast radni mają 50% tego, co ewentualnie mogliby mieć, bo oczywiście ustalając akurat, prawda, nasze diety, musimy się trzymać pewnych widełek. My mamy 50%. Natomiast starosta ma 100% wszystkich widełek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos oprócz pana starosty? Ja już krótko, nie chcę przedłużać. Proszę nie demonizować pewnych spraw. Pobory, pan sekretarz pewnie też dysponuje, nie wiem czy w tym momencie, jak się plasują, jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie. Dosłownie 3, 4, 5, 7, 8 zł jest różnicy. To po pierwsze. Sprawdza pan, jak jest życie tam jednym na marszałkiem, jak już jesteśmy tak pragmatyczni. Tak, to dosyć ciężki zarzut rzucony, panie starosto, marszałek, a starosta. Jak to z tym jest? To takie zarobki? Nie, to jest po prostu pewna półka, tam jest 7 czy 8 zł różnicy. 7 czy 8 zł różnicy. Starosta Jędrzejowski, jeszcze kilku starostów, ma tam 5-6 zł więcej. Potem jestem ja i tam 7-8 zł. Dosłownie są bardzo niewielkie różnice, zamykające się w zasadzie w 20-30 zł. Jest to wszystko do sprawdzenia, do udowodnienia. W związku z tym ja powiem tak, że Rada ma takie prawo, natomiast byłoby to kuriozum, a jeżeli mamy szukać wszędzie oszczędności, to trzeba zacząć ode mnie, jechać po wszystkich naczelnikach, dietach radnych, a być może trochę zredukować kadry, bo to też byłoby pewnego rodzaju oszczędność. Także wydaje mi się, że zupełnie temat nie podniesiony we wniosku i szczerze mówiąc to taki już, żeby mi dokuczyć. No, tak. Dobra, dziękuję bardzo. Ponieważ jeszcze nie miałem zamknąć dyskusję, ale ponieważ radny Wojciechowski nie wypowiadał się jeszcze, udzielmy. Ja mam tylko dwa pytania. Takie podstawowe. Dlaczego 60% budżetu zjada administracja? To jest o to, o czym mówimy. I dlaczego dla porównania Skarżysko ma 21% przeznaczonych na inwestycje, a my mamy nieco ponad 5, niecałe 6. Tyle. Proszę, proszę. Jeżeli chodzi o te magiczne 5-6%, one dotyczą 2010 roku. Wzięło się z tego, bo byłem przecież też członkiem poprzedniego zarządu i czuję się w obowiązku to też wytłumaczyć. Wzięło się z tego, że nasz cały program inwestycyjny, kulminacja w tamtej kadencji była w 2009 roku, gdzie poszły główne płatności. I wtedy wypłaciliśmy, zaciągając kredyt na 7 milionów z tego z Banku Ochrony Środowiska Szczęstochowy, zapłaciliśmy gro inwestycji. Natomiast w 2010, w wyniku dużego wydatkowania i płacenia w 2009, ten wskaźnik spadł. Ja za ten wskaźnik jako teraz odwoływany starosta nie czuję się odpowiedzialny, ponieważ to dotyczy poprzedniego zarządu i znowu wpadamy w pułapkę. W związku z tym ja nie mam obowiązku się tego tłumaczyć, ale mówię państwu skąd się wzięło. 2010 to była już końcówka kadencji, w związku z tym ten wskaźnik. Natomiast słyszę dwie rzeczy, chyba trzeba będzie panie przewodniczący poprosić panią skarbnik. Zatitej, że pan radny Gosz twierdzi, że 95% wydajemy na administrację. Tutaj pan radny Wojciechowski mówi, że 60%. No w końcu, no jeden radny i drugi radny, niechby skarbnik powiedziała w końcu ile panie to starosto, wydajemy. Panie starosto, ale pan mnie nie zrozumiał. No. Starostwo i instytucje podległe to są dwie różne rzeczy. Proszę pana, no. Szkoły, te wszystkie instytucje, kata, nauczyciela, subwencje, no nie mamy pewnych pojęć. No, naprawdę, to... naprawdę, no 95% to proszę pana, w co to uwierzy? No pan wtedy mówił na 10 stycznia o tym samym. No już, ja naprawdę nie chcę już tak się po prostu przepychać i dochodzić. No, szanowni państwo, no trochę to mimo wszystko powołałem. Dziękuję bardzo. Członkowie komisji wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem i uwagą wypowiedzi obydwu stron. W moim przekonaniu obym, wydaje mi się, że większość tutaj, czy całość komisji reprezentuje, że podane tematy, czy powody, proszę państwa, wyraził się jeden z polityków
powtórzę za nim, bo nie znów wymyślę określenie takich zarzutów, jako miarkę. W moim mniemaniu, myślę, że w większości komisji, zarzuty mające odwołać starostę z funkcji, ze stanowiska są powodami miarkimi. Tak bym to odebrał. I proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. W ferworze rozmów przypominam, że głosują tylko członkowie komisji. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw wnioskowi? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Negatywna opinia większością głosów. Negatywna opinia dla wniosku. Negatywna, tak, wniosku 4-6. Mówię to równocześnie dla prasy, dla tamtego. O pewne zamieszanie, które zostało wprowadzone w przesunięcie posiedzenia komisji. Chciałem tu jeszcze raz powiedzieć, że to nie był powód tego, że jestem członkiem PSL-u, tylko powodem była moja niedyspozycja, ładnie to ujęła pani redaktor Kobierska, dysfunkcja. Nie mogłem po prostu uczestniczyć, a sami Państwo przyznacie, że byłoby to niezbyt fortunne, gdyby przewodniczący komisji nie brał udziału w tak posiedzeniu tak komisji ważnej. W związku z tym przesunęliśmy. Przesunął mój zastępca i myślę, nic złego się nie stało. To nie było, jeszcze raz podkreślam, dlatego, żeby dać pole manewru i tak dalej, jako że powiedział raz. Druga strona też miała wydłużony czas, proszę Państwa. Obydwie strony szukały sobie sojuszników, zwolenników i tak dalej, więc był to dla obydwu stron. Jeżeli już tak bierzecie, nie litujecie się nad moją chorobą, tylko bierzecie, bo to taka trochę gra, nie te, poniżej pasa, jeżeli się żaruje na cudzym nieszczęściu czy chorobie, prawda? I obydwie strony miały jednakowe szanse zawiązywania koalicji. Natomiast to o to mówię, jeżeli mam przykrość, nie chciałbym nikogo temu tego samego życzyć, co mnie spotkało. I jeszcze raz podkreślam, że był to powód mojej niedyspozycji, a nie żadne gierki polityczne, które ja jako 70-latek już się nie bawię. Staram się być w miarę uczciwy, solidny. Myślę, że jeden z radnych życzył sobie na piśmie. Myślę, że po wysłuchaniu tego odwoła, nie będzie sobie tego życzył. Tak. Może być? Tak, dziękuję ślicznie Państwu. Proszę bardzo. Ja zdanie chciałem podziękować się członkom Komisji Rewizyjnej za negatywne zaopiniowanie wniosku w sprawie mojego odwołania, a tym samym całego zarządu powiatu. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Uważam posiedzenie komisji za zamknięte.